Dzień dobry wszystkim w czwartek. Kolejny Vlogmas Czas Start. Właśnie przygotowujemy kolejny film. Muszę Wam powiedzieć, że to będzie film z przepisami świątecznymi. Taki deserowy trochę, no nie? Mamy trzy bardzo fajne przepisy. Na pewno Wam się spodobają. Nie chcę nic mówić, ale tutaj wczoraj sprzątałam i naprawdę było bardzo czysto. Ale jest Kasia czysta, tylko jest artystycznie nieład po prostu. W sensie nie jest jakoś, wiesz... Rozumiem. Ale mamy taką naprawdę piękną. Pokażę Wam. Justynka tutaj szaleje. Najfajniejszy jest ten efekt rozmytych światełek. To jest po prostu przepięknie wygląda zawsze. O, zobaczcie tam z tyłu. Przy takich świątecznych filmach, no nie? Mały update dzisiejszego dnia. Jakże fantastycznie coś się dzieje. Kasia zmywa naczynia. Ale z daleka i w ogóle w kamerze światełka wyglądają przepięknie. Jakoś takie... To jest jedyny element, który wprowadza momentalnie w ogóle taki nastrój świąteczny, no nie? Tak, czekamy teraz, aż schłodzi się jeden przepis i musimy dograć końcówkę, a jutro będziemy kręcić drugą część tego filmu, czyli trzeci przepis, dlatego że kręcimy to już od kilku godzin i nie zdążymy się... Tak, nie wyrobimy się. Także tak, jak Ci idzie tam, Kasia, zmywanie? Okej, okay, fantastycznie. Żegnam się, Justino. Hej, hej, jadę do domu, słuchajcie. To jaki bałagan. Ale przynajmniej dzisiaj ogarnięte to, co ogarnięte, z fajnym efektem, sprawnie poszło. Dokładnie tak, sprawnie. Ja muszę to ogarnąć, co jest tutaj. I tutaj mam ozdoby świąteczne, które mi zaraz się rozprawię. No myślę, że tą jedną w sypialni tak ubiorę dzisiaj, a drugą żywą to kupimy jakoś na tygodniu. Będziecie mieć dwie choinki. Tak, bo jedna jest do filmów, a druga jest tutaj dla nas, dla klimaciku. Także sprzątam ten bałagan i jaki zabieram się. Mój plan na dziś, Kasia? Mój plan na dzisiaj to jest, wiecie co, mój plan, czyli sprzątam to. Przetrwać i pójść spać. Nie, sprzątam to, jakieś pieniądze tutaj widzę na blacie. Sprzątam salon, rozkładam dekoracje świąteczne i wiecie co, może pójdę na siłownię dzisiaj jeszcze raz. Zauważyłaś. Pięć dych? O, pan kurier chyba znowu dzwoni. Na pewno. Już jest na pewno jakoś kolejną przesyłkę. Rządzenie świata. Ja sprzątam kuchnię, a Kazimierz sprząta salon. Także Kazimierz, dzięki Ci bardzo za pomoc. Jesteś niezastąpiony. Nie patrzcie na ten bałagan z tyłu. Zaraz to wszystko ogarnę. Ale zanim przejdę do porządków, to włączam sobie nastrojową świąteczną muzykę i przygotuję szybko obiad. Dzisiaj będę robiła pesto bazyliowe i to jest pesto z przepisu Elisy Faszonelki. Ostatnio jak był Black Friday, to kupiłam jej dwa e-booki i w sumie robiłam już burgery z czym to było? Z fasolą i naprawdę wyszły przepysznie. I teraz zobaczę te pesto. Planuję też zrobić ciasto na święta z jej przepisu, bo powiem Wam, że przepisy są naprawdę bardzo proste, podstawowe składniki, szybko się to wszystko robi i nawet powiem Wam, że polecam. Naprawdę bardzo fajne przepisy, więc szybko zrobię pesto, bo Marcin wraca około 16, więc żeby miał co zjeść, a potem ja się zabiorę za porządki i ogarnianie tego bałaganu z tyłu. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light. Dzisiejszy obiad pesto z przepisu Elizy na świątecznym talerzyku to musi być pyszne. Chodź Marcin, jeść. Mały update. U mnie już powoli robi się świątecznie, proszę bardzo, zobaczcie. Dużo rzeczy, które tutaj widzicie, są z tamtego roku. Jedyną nowością są poduszki, czy poszewki te w choinki. One są z Hem Home. A tak wszystko tutaj to jest jedno i to samo. W sensie to samo, co miałam w tamtym roku. Ewentualnie może odrobinę inaczej poukładane są rzeczy. W tym roku nie planuję filmu stricte z dekoracjami świątecznymi z racji tego, że po prostu dużo rzeczy mi się powtarza. I też nie mam ochoty zmieniać na jakiś inny kolor, jak podoba mi się butelkowa zieleń. No wiecie, tak też bez sensu. Bardzo podoba mi się ten kolor i w tym roku również będę miała ozdoby właśnie w kolorze butelkowej zieleni. Wydaje mi się, że trochę muszę sobie dokupić dodatków, bo część mi się też pobiła z tego, co widzę w pudełku, w piwnicy, więc muszę kilka rzeczy dokupić, ale to myślę, że na bieżąco będę Wam pokazywała. Dzień dobry wszystkim, witam Was w piątek, jest już po 8, ja szybko uciekam do mojej kosmetyczki ogarnąć brwi, bo już jest naprawdę jeden wielki dramat. O 10 spotykam się z Justyną, będziemy dalej pichcić, więc tak, kolejny pracowity dzień.
Wczoraj Wam pokazywałam mój przepiękny salon, prawda, jak pięknie wysprzątałam, ale niestety, zobaczcie, co tu się znowu zadziało, z jakiś znowu bałagan. Oczywiście żartujemy, nagrywamy film, ale jest chwila przerwy, bo przyszło nam jedzenie i działamy zaraz dalej. Gdzie ta energia jest, gdzie ten power? Brak dziś, dramat po prostu. Ale nic, zaraz wróci. Kawka? Te banany ze stokrotki. Damy radę. Mam nadzieję, że jakaś ta odpowiednia przesyłka będzie. Justynie spadł cukier. Ma teraz zjazd energetyczny. Najgorzej. Najgorzej. O, słuchajcie, my już po pieczeniu. Zasłaniam ci. To nic. O, widzisz? Widzę, dam radę. Jedziemy tak, do Krawcowej, do sklepu odebrać paczkę. Szalone życie! Szalone życie nasze, krejzolskie, ale pozytywna energia jest, deszcz pada. Paskudna jest pogoda dzisiaj, słuchajcie, fatalnie, okropna. Fatalnie, ale nie ma co narzekać. Czy do mnie dzisiaj przychodzisz w ten piątkowy wieczór na jakiś sens filmowy? Dostałam, słuchajcie, zaproszenie do mojej przyjaciółki. O dziwo, nie na nagrywanie filmów. Nope. Ino na serial. Ino na przyjeźdź taksówko, to może Ino się wina napijesz ze mną w końcu raz na jakiś czas. Nie, słuchajcie, oczywiście fani na pewno Wikingów wiedzą, że Wikingowie już są. Nie, pojechaliśmy tam, ale to nic, najwyżej wrócimy. A ja zawsze robię regenerację. A, okej. Okay. W każdym razie są Wikingowie, zaczęli się już na History, ale Kasia ma na VOD chyba, tak? Wszystkie tak. Odcinki. Znaczy nie wszystkie, no mam te, które się już pojawiły. No tak, te, które już były. Więc mam zaproszenie, po prostu chyba nie omieszkam skorzystać. Żeby Wikingowie... nadrobić straty wikingowe? No nie wiem, zobaczymy, ale w sumie chyba bym przyjechała na lampkę wina i na dwa odcinki. To może iść najpierw może do Krawcowej, tak ona około pojedziemy. Tak będziesz zawracała i się kręciła. Teraz już trochę mam. Dobra. Okej. Okay. No dobrze. Także... Taki mamy plan. Przyjechałam do Kasi, dostałam serniczek i herbatkę, tu będzie nasza stacja, aparat mi paruje, nie, przepraszam. Nagrywać. I nie robimy dzisiaj nic, śmiesznie, bo jednak robimy, bo nagrywamy vloga. No ale powiedzmy, że to jest bardzo przyjemne, więc tak. Okej. Okay. Słuchajcie, serniczek jest mistrzostwo świata, ale tylko dla osób, które bardzo lubią serniki, bo jest bardzo serowy, przepyszny, polecam. Przepis niebawem będzie u nas, dzisiaj wersja testowa. Pyszotka. A Kasia w nagrodę mi puści Wikingów, tak? Kasia, puścisz? Puścisz mi Wikingów, dobrze. Mam nadzieję, że to miały być. Chcesz mi powiedzieć, że dzisiaj nie obejrzę Wikingów? Zostałam wprowadzona w błąd przez Łukasza. Czy chcesz zostać zabita właśnie w tym momencie? Żeby dzisiaj Lagertą zabić? No, czuję się oszukana. Oszukali mnie. Musisz po prostu być u mnie zawsze w czwartek o godzinie 21. A nie, ty mi zabrała jakieś VOD. Nie umiem tego robić. Marcin, pomóż! Widzicie, jakie kłamstwo? Własna przyjaciółka, 10 lat, 11. Zobacz, no nie ma, oszukali nas. Dzwoń do Łukasza, on nas prowadził. Łukasz? Będziesz po prostu współwinny w tym, co Modest. Zrobię zaraz Kasi. No nie ma, no nie widzisz, no, że nie ma. Chcę polowania na Hitlera. Nie chcę żadnego Hitlera, chcę Wikingów. Chcę Bjorna, chcę... No Ragnara już nie ma, ale Lagertę. Jestem rządna emocji w moim nudnym życiu. Informacja jest taka, że oczywiście przez moją wrodzoną inteligencję i urok i chęć znaleźliśmy, że są też na Netflixie nowe odcinki, mordochno! Ja mam tam konto. Okay. Powiem wam, że mieszanka emocji, najpierw kłamstwo, oszukaństwo, teraz nie wiadomo co, ale teraz... Ale na pomysł, że na pewno są powtórki i oczywiście są powtórki 21, więc moja droga, proszę cię bardzo, najnowszy odcinek będzie za... 3 minuty. Mówisz i masz. Widzisz, jak o ciebie dbam? No, wszystkie ci, możliwości. Wybaczam ci, powiem ci, że jednak. Naprawdę. Jednak ty to jesteś, Kasia, taka jednak czasem się. Czasem się postarasz. Czymś. Hej, Bjorn.
No, obsesję? No, obsesją. Fajny, fajny Bjorn, no. Fajny, tam będziesz mnie tak całował. Kogo? Taką księżniczkę nową. A nową? Na co? Musi rozsiewać swoje nasiona na świecie. Będzie nas ścigać. Wstawię się za wami u króla. Będziecie dla niego walczyć. Pójdźmy do Anglii. Biskupa obowiązuje celibat. Nie mogę cię przyjąć. Słuchajcie, ja jej kompletnie nie poznaję. Zadzwoniła do mnie, jest ty, Boże, Kaśka, wychodzimy. A ja mówię, no proste, że wychodzimy. Nie, oczywiście żartuję. To kłamstwo, tak. To było takie małe kłamstwo. Łudzę się, że tak kiedyś będzie, ale to niestety, nie? Słuchajcie, jedziemy właśnie spotkać się z naszą Karolinką, Brave Ace. Bo dzisiaj jest akurat w Lublinie, więc idziemy na szybkie spotkanko, ploteczki, późne jedzonko. Pano się z Karolą nie widziałyśmy, także bardzo chętnie chcemy się z nią spotkać, pogadać, poplotkować. Już właśnie piszę, bo oczywiście mi się spóźniłyśmy, dlaczego? No bo... Bo matka Polka musiała odciąć pępowinę. Ty już tam nie tłumacz się. Powiedz, że po prostu się spóźniłaś, bo sobie przyznałaś, że widziałaś komara. No właśnie przez to. Przez tą pępowinę. Okej. Okay. No, chcę coś zjeść dobrego. Ja bym zjadła jakąś dobrą sałatkę. Nie wiem, chociaż napiłabym się może kiedyś Gilka. Mamy taki guilty pleasure. Ja mam same guilty pleasure ostatnio. Nie wiem, co się dzieje, ale tak tylko, że jest koniec roku, więc ja po prostu mogę folgować ze wszystkim. Chyba tak jest. Dobra, jedziemy. Siema dziewczyny. Hello. Zrobisz najgorszą sałatkę życia. Ja swoją oddałam. Jak to nam sałatę? W sensie tylko jakby liście sałaty. Liście były bezpieczne. Update budowlany, jak to przy sobocie bywa. Słuchajcie, już mamy kuchnię. I też jest wyspa. Ja aktualnie jestem w trakcie sprzątania podłogi. W końcu kuchnia stanęło na tym, że będzie biała, dlatego że dużo się będzie działo, mamy ciemną podłogę. Tutaj na górze będą belki, tutaj jest cegła, więc jest tak dosyć intensywnie. I stwierdziłam, że w końcu białe meble z taką lekką frezą będą chyba najlepszym rozwiązaniem. Także biorę się za sprzątanie i no cóż, cieszę się. Pod ostatnim, słuchajcie, vlogmasem była masa komentarzy o tym, że bardzo interesuje Was ten temat, więc ja na tyle, na ile będę czuć się z tym dobrze, to na pewno jakieś urywki Wam pokażę, dlatego że prędzej czy później dużo z Was będzie przez to przechodzić, także tak, póki co taki etap. Cieszę się. Już słuchajcie, skończony, wyglądam jak ulung, po prostu dramat, ale wszystko zrobione, także można zbierać się do domu. Jestem przeszczęśliwa i już po prostu nie mogę się doczekać, kiedy tylko będziemy się mogli wprowadzić do domu. Dobra, spadam. Sobota, czyli dzień na zakupy, tym bardziej, że jutro jest niedziela zamknięta, więc szybko na zakupy jedziemy. Pusta lodówka. I w ogóle jestem taka głodna i to jest najgorsze, że jak się idzie na zakupy, człowiek jest głodny, to by po prostu wszystko mógł tam zjeść. Ale nie omieszkam skosztować jakiejś bułeczki świeżej. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking up wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas. Some kind of love. My już po zakupach, ja już się ogarnęłam i słuchajcie, idziemy właśnie na spotkanie rodzinne z moim rodzeństwem ciotecznym. Z tej okazji przygotowałam sałatkę z buraczkami. Zostawię Wam przepis do tej sałatki w opisie pod filmem, bo ja ją kiedyś robiłam na kanale. Jest przepyszna i wiem, że też dużo osób ją robiło i bardzo chwaliło, więc polecam serdecznie, szczególnie teraz przed tym okresem przedświątecznym, jeżeli na przykład idziecie na jakieś takie, wiecie, zwane śledziki, albo po prostu chcecie jakiś fajny przepis na święta, to polecam tą sałatkę. Marcin to robi specjalnie, żeby mnie po prostu zdenerwować. Standard. Dobra, widzimy się jutro. Dzień dobry, cześć wszystkim, witam Was kolejnego dnia naszego vlogowania. Jadę właśnie, słuchajcie, do Katarzyny, dlatego że dzisiaj kręcimy przebitki do przeglądu szafy sylwestrowego, więc już jestem ogarnięta. Nie ukrywam, że w niedzielny poranek wolałabym być w domu, bo zawsze w niedzielę mamy takie piżamowe śniadania. No ale nie wyszło. Tak czasem bywa, tym bardziej, że no, my musimy zgrać nasze dwa grafiki, więc
Teraz właśnie jadę do Kasi, nagramy dwie stylizacje, przebitki. Później ja lecę, słuchajcie, bo mamy sesję świąteczną, już nie mogę doczekać. I wieczorem będziemy nagrywać trzecią stylizację, przebitki, dlatego że chcemy nagrać to na mieście, a potrzebujemy do tego, żeby było ciemno i żeby były jakieś takie, wiecie, światełka, bo to ładnie wygląda zawsze w kamerze, więc taki plan na niedzielę. Także ja, słuchajcie, lecę, w tle za mną są balony, bo wczoraj zakupiłam kilka fajnych rzeczy, kupiłam gwiazdy, konfetti, więc będziemy dzisiaj w niedzielę rano tworzyć sylwestrowy nastrój. Ale mam nadzieję, że efekty będą fajne, także lecę! Okej, zaczynamy powoli nagrywanie. Mamy już gwiazdy rozłożone. Mamy też, słuchajcie, balony, konfetti, więc good luck, Kasia, z odkurzaczem. Kasia już ma pierwszą stylizację. Ja też, słuchajcie, przywdziałam już cekiny. Jakże piękna sukienka cekinowa. Także nic, tylko iść na Sylwestra. Także zaczynamy, słuchajcie, nagrywki. Stylizacja numer 1. W przeglądzie szafy zobaczycie więcej, więc już nie spoileruję i bierzemy się do roboty. Do you like to be here too? It's Christmas. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Dzień dobry w poniedziałek. Słuchajcie, jestem w trakcie właśnie ogarniania życia. Wiem, jak wyglądam, mogłabym robić za dublera. Jakby na przykład poniedziałek miał uosobienie, to ja bym nim mogła być. Jakoś taki był ciężki, słuchajcie, wczoraj dzień. A dzisiaj jeszcze wyjeżdżamy do Warszawy, więc musiałam wszystko ogarnąć. Instrukcja obsługi dziecka pozostaje z tatą. Pogotować i tak dalej. Zeszło mi się do pierwszej i ledwo żyję. A jeszcze dzisiaj muszę tyle rzeczy ogarnąć. Muszę odwieźć samochód do naprawy, muszę kupić uchwyty do kuchni, muszę pojechać po paczkę, muszę się spakować. Tam jeszcze kawaliska. No ale to nic. A i w ogóle oglądałam, słuchajcie, dzisiaj story Zosi Zborowskiej, gorąco polecam. Powiedziała coś takiego ważnego, co spowodowało, że mi się odechciało dzisiaj specjalnie malować, tylko żeby do was pogadać. Że rzeczywiście cały czas gdzieś tam, zresztą u nas na przykład na zdjęciach na Instagramie też, ale to wynika bardziej z tego, że chcemy, żeby to konto było fajne, spójne, takie przyjemne do oglądania. Ale to nie o to chodzi. Meritum sprawy jest takie, że kreowany jest gdzieś tam w internecie zawsze obraz takich ludzi wymuskanych. Zresztą my często, na przykład rozmawiając z kimś na żywo, słyszymy, że dziewczyny, czy wy zawsze macie tak wysprzątane, czy wy zawsze jesteście takie umalowane, nigdy nie zmęczone, nie wkurzone, nie wiem, nie pokłócone z mężem, chłopakiem? I ja mówię, no nie. Ale no bo to tak wygląda. Więc nie, nie wygląda. Dlatego ja stwierdziłam, że dzisiaj się nie maluję, nie sztafiruję, bo nie wyglądam tak na co dzień. Wyglądam normalnie, tak jak podejrzewam 99% również z was. Wiemy, jak się wygląda rano, jak się zmęczonym, bez make-upu. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Czy się tym przejmuję? Nie. Dzisiaj mam to totalnie w nosie, więc cheers dla was. Nie przejmujmy się. Świat nie jest idealny. Na pewno nie nasz, także... Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present, come over here. Now it is time to get out in the snow. Lighting a light with you. Cześć wszystkim, poniedziałek, nowy tydzień, nowe wyzwania. I kolejny dzień naszego vlogmasu. Za pół godziny jedziemy ze Styną do Warszawy, a ja właśnie szukam muzyki pod vlogmas, który właśnie teraz oglądacie. I przy okazji chciałabym was również zaprosić serdecznie na kanał Allegro Wszystko Czego Szukasz, ponieważ tam dzisiaj pojawi się nowy film z nami w roli głównej. I w tym filmie będziemy mówić o prezentach świątecznych dla niej oraz dla niego w różnych przedziałach cenowych. Także mnóstwo inspiracji, mnóstwo pomysłów. Oczywiście link do tego filmu znajdziecie w opisie pod tym filmem, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Oczywiście do subskrypcji kanału, dajcie nam znać w komentarzach, co wy planujecie kupić pod choinkę w tym roku, tak abyśmy mogli się wszyscy wspólnie inspirować. Więc ja wracam do szukania muzyki i zapewne zaraz się zobaczymy z Justyną wspólnie, jak będziemy już w busie. Okej, ja już, słuchajcie, spakowana, poszło w miarę sprawnie, mimo że ja nienawidzę się pakować. Tutaj mam rzeczy do zabrania takie podręczne. Lista zadań, wykreślam powoli już, co miałam zrobić dzisiaj, także pełna organizacja. Dużo z was pytało o ten golf. Tutaj absolutnie nie oddaje kamera tego koloru, bo to jest przepiękna, butelkowa, intensywna, nasycona zieleń. Ten golf jest, słuchajcie, z H&M-u.
Przyznaję, że to był taki trochę impulsywny zakup pod wpływem emocji, bo mi się strasznie ten kolor spodobał. Ja mam rozmiar S, jest bardzo fajny, luźniutki, pięknie się układa. Póki co nosi się ok, ale wiecie jak to jest ze swetrami z sieciówek. Ok, już się ogarnęłam, mam jeszcze jakieś 8 minut do wyjścia, muszę zawieźć auto do naprawy i stamtąd już taksówką na busa, ale odebrałam też paczkę od White Pocket i jestem ciekawa strasznie, co tam w środku jest, bo podejrzewam, że jest to pościel świąteczna. W ogóle ich pościel zawsze, słuchajcie, przychodzi zapakowana w takie piękne białe kartony. Proszę bardzo. To jest, słuchajcie, pościel świąteczna w takie fajne świąteczne wzory. O, Joy, to jest w ogóle chyba żurawina. Tak? Dobrze? Nie mylę? Albo jakiś inny owoc taki kojarzący się ze świętami. Przepiękna. I tutaj mamy, co tutaj jest napisane? 10% zniżki, kod prezent. Proszę bardzo, jeżeli chciałbyście. Ready, steady, go. Plecak jest. Walizka jest, ciepłe buty są, to są buty z Zary notabene, bardzo wygodne i ciepłe. Rękawiczki są, czapka jest, można jechać. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love. Bardzo proszę, jesteśmy już w naszej rezydencji. Jest Katarzyna, jest plazma. Jesteśmy już, słuchajcie, w hotelu Padnięte. Idziemy zaraz się wykąpać, szybkie spa i dodajemy odcinek na kanał. I tak sobie stwierdziłyśmy, wracając tutaj do hotelu, że może byśmy zrobiły jakieś fajne rozdanie w tym vlogmasie, bo w sumie to są święta, ten okres przedświąteczny, prezenty i tak dalej, więc zabawimy się w Mikołaja. Także zostawcie komentarz pod tym filmem, my wybierzemy te najfajniejsze i powędrują do was jakieś fajne paczki, takie postaramy się coś fajnego skomponować. No i tyle. Widzimy się w kolejnym vlogmasie. Widzimy się w kolejnym vlogmasie. Dajcie znać, jak ten wam się podobał i see you soon. Tonight I'll spend all this Christmas with you.